Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj robimy sobie dalszy ciąg przeglądu memów. Tym razem już mam pobrane od razu, żeby to jeszcze szybciej poszło i sprawniej. No i dobra, tutaj mamy pierwszy mem, już to przeczytam. Rudy, jesteś jak PlayStation 5. PlayStation 5, dokładnie tak, nie ma żadnych gier. No co, zabawne. Bardzo dobry mem. I tutaj mamy, nie pozwolę ci założyć na tego psa buty małego dziecka, ale kupiłem właśnie po to. Mam to gdzieś, to jest, nie wygląda dla tego zwierzęta, nie no, to co innego znaczy, no ale mi tu pasuje w kontekście. Dobra, to masz to swoją drogą, to musiał być najsmutniejszy dzień, kiedykolwiek wypowiedziano. No, który miał, wiadomo. No, okej, dalej. I tutaj mamy... Cześć, moje imię jest Jason. A, mile cię poznać, Jason. I tutaj jest jego web. Przyjaciele, rodzina. Kolejność deku z 2012 roku. I tam Jason nie dochodzi do jego łba. To powiedz Jarvis. Ona, czyli, czy chcesz usłyszeć kolejności kart z deku, który zapamiętałem w 2012? Cześć, moje... I tutaj jest oczywiście drugi mem, bo to jest dwa w jednym. Cześć, moje imię jest Jason. A, miło ci poznać, Jason. I tutaj znowu to samo się dzieje, tylko tym razem tu mamy przyjaciół, rodzinę i ser, parmezan. I tu mamy Gottier... Ochrona hasła. No to raczej oczywiste, to jest napisane. No i niestety musiałem. Tutaj idź do... dla więzienia dla zboczeńców, Lucario. Bong. Tutaj mamy Clown MMA. No i tutaj jest po polsku, to nie muszę nawet nic tutaj tłumaczyć. Zaskoczył mnie Quake, bo tam rzeczywiście są nowe memy jeszcze. Więc warto czasami zobaczyć na tę stronę. Kiedy napiszesz do swojego przyjaciela w pokoju pełnym ludzi, którzy mówią, dlaczego do mnie pisałeś? No coś w tym stylu. I tu mamy Tinder. Mi, czyli ja po angielsku i zero matches. No wiadomo, Tinder jest tragiczny. Kto by to używał? Nie zapomnijcie w niedzielę cofnąć zegaru. No wiadomo, coś tu się nie zgadza. I tutaj mamy Twitter. Pytał retoryczne pytania i dostał prawdziwe pytania na te pytania retoryczne. Czy możesz być gruby i nadal mieć aurę? No wiadomo, to też jest przenośnia. No i tam to samo jest nadal napisane. Pewnie się zgrał trochę ten mem, dość ciekawe. O, tutaj bardziej takie pseudo-aniwersary mamy. I to oczywiście ten przetłumaczę. Bo to też nieźle wyszło. Tego dnia, 8 lat temu, pierwszy zabawkowa małpa mem został postowany na YouTubie. Okej, miałem krótkie cięcie, teraz już powinno działać. No i tu mamy dwa różne lotniska samolotowe. No tutaj brawo Polska. Nieźle bajlano się wydarzyło u obydwu.
Okej, całe szczęście to dalej nie wpierdzieliło. Okej, dobra, lecimy do następnego w każdym razie. Ciekawe. Kto wydobędzie miedź, zostanie władcą Polski? To w sumie wygląda tak jak taki dorsz. Nie wiem, czy mi to tam było. Dalej. W jaki sposób byś siebie opisał? Werbalnie, ale też przygotowałem taniec. I tutaj mam kota. I tutaj mamy iluzje optyczne. Tak to się prezentuje. O, i tutaj iShowMeet nowego Mi bo kupił. No, trochę śmieszne. O, teraz zobaczymy, tam walizka jest nadal na łóżku. No dość dziwne. Okej, następny. I też jest ostatni. Tutaj mamy uwolnić Polskę. No a tam na dole możecie się domyśleć, co tam jest napisane. Oczywiście tego nie powiem. No i dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Napiszcie, co sądzicie o tym filmie. Następny odcinek prawdopodobnie za tydzień, jeśli się nie wcześniej uda. No, w każdym razie na Discordzie podam wam informacje, tak czy tak. No to co, widzimy się w następnym odcinku. Cześć!